Cześć, witam w Jak TV. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego diety głodówkowe nie działają. Dieta głodówkowa jest chyba najbardziej popularnym systemem żywienia, kiedy chcemy się odchudzić, czyli chcemy pozbyć się nadmiaru kilogramów. I tu pierwsza, najważniejsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Nigdy nie należy pozbywać się wagi, pozbywać się kilogramów. Zawsze należy pozbywać się tkanki tłuszczowej. I od tego zaczniemy nasze bardzo krótkie rozważania. Gdybyśmy rozpatrzyli nasz organizm, zaczęli go postrzegać tylko z punktu widzenia dwóch tkanek, bo one będą teraz dla nas najistotniejsze. Z jednej strony tkanka mięśniowa, z drugiej tkanka tłuszczowa. Tkanka tłuszczowa to jest rezerwa energetyczna naszego organizmu. Taki spichlerz, z którego organizm może skorzystać, kiedy energii potrzebuje. Do jego istnienia nie potrzeba wiele energii. Z drugiej strony mamy tkankę mięśniową, bardzo aktywną metabolicznie. Oznacza to, że do jej istnienia potrzebny jest nakład energetyczny. Tkanka mięśniowa zbudowana jest z mitochondriów. Każde mitochondrium jest jak piec. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Miliony właściwie w naszym organizmie. I jak wspomniałem, każdy taki piec potrzebuje energii. By on istniał, musi w nim płonąć. Kiedy pozbywamy się tkanki mięśniowej, dochodzi do uszczuplenia zapasów tych mitochondriów, co sprawia, że spowalnia się nasz metabolizm, bo w tych piecach spalane jest wszystko, co zjadamy. Im jest ich więcej, tym więcej możemy spalić bez przybierania dodatkowych kilogramów. I teraz jak działają diety głodówkowe? Każdy organizm ma inne zapotrzebowanie energetyczne. Potrzebuje określonej ilości kalorii czy też kilokalorii. Dieta głodówkowa zwykle swoją kalorycznością waha się w granicach około 1000 kilokalorii, a czasem nawet mniej. Organizm kobiety potrzebuje energii znacznie więcej. Zwykle, co może być zaskoczeniem, ponad 2000 kilokalorii. To tak zwane spoczynkowe zapotrzebowanie energetyczne. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy spożywamy właśnie taką ilość energii, nasz organizm nie będzie ani przybierał na wadze, ani tracił na wadze. Co się stanie, jeżeli organizm, który potrzebuje około 2000 kilokalorii, zacznie jeść tak mało, czyli zaczniemy mu dostarczać około 1000 kilokalorii, czyli przynajmniej o połowę mniej. Okaże się, że przez pierwsze 2, 3, 4 dni dojdzie do tak zwanego szoku. Organizm pozbędzie się glikogenu, czyli pierwszej zapasowej energii, z której może skorzystać. Glikogen wiąże bardzo dużo wody. Jedna cząsteczka glikogenu wiąże 4 cząsteczki wody. Oznacza to, że w pierwszym etapie tracimy przede wszystkim glikogen i wodę. Natomiast później można kolokwialnie rzec, że organizm zacznie się bronić przed taką sytuacją. Zacznie myśleć, że taka sytuacja będzie trwała dość długo. Więc swoją rezerwę energetyczną w postaci tkanki tłuszczowej odłoży na później. A zacznie dopasowywać siebie do ilości energii, którą mu dostarczamy. Przez utratę tkanki mięśniowej, bo to mięśnie potrzebują energii. Jeżeli straci mięśnie, będzie potrzebował automatycznie mniej energii. I im dłużej taka sytuacja trwa, tym organizm traci więcej mięśni. Jak wspomniałem, mięśnie zbudowane są z mitochondriów, a te mitochondria wpływają na szybkość metabolizmu. W pewnym momencie okazuje się, że przestajemy tracić na wadze. Jemy bardzo mało i nie tracimy na wadze. I to jest sytuacja, kiedy nastąpiło duże uszczuplenie zapasów tkanki mięśniowej. I co zwykle się również dzieje, zmiany metaboliczne w postaci zmian hormonalnych czy też enzymatycznych. Okazuje się, że żywimy się bardzo rygorystycznie, jemy bardzo niewiele i nie tracimy na wadze. Możemy się czuć rozdrażnieni, możemy się czuć słabi, a co więcej, mogą pojawić się kłopoty zdrowotne. I w takiej sytuacji zwykle rezygnujemy z takiej diety. Rezygnujemy z naszego odchudzania, zaczynamy jeść więcej. Ale nasz metabolizm jest bardzo nisko, bardzo spowolniony. I nie powraca do punktu wyjściowego tak szybko. I tu pojawia się kolosalny efekt jojo. Jemy dużo, niekoniecznie musi to być dużo, ale dla naszego organizmu jest to już dużo, bo jego metabolizm jest bardzo wolny i potrzebuje dosyć niewiele energii. Okazuje się wówczas, że pojawia się bardzo duże przybieranie na wadze, bardzo duży efekt jojo. Dlatego diety głodówkowe nigdy nie będą przynosiły dobrych rezultatów. Jedyną właściwą formą pozbywania się tkanki tłuszczowej jest zbilansowane żywienie, dopasowane indywidualnie do naszego zapotrzebowania kalorycznego. Pozdrawiam, cześć! A więcej porad na jak.tv.